Boże. Mówicie Boże Wszechmogący. Mówicie Ty, który wszystko możesz. A potem wasza wiara jest zachwiana, że Bóg nic nie może. Bóg może wszystko, dlatego że 2000 lat temu umarł za nas i wziął każdy grzech i każdą chorobę na krzyż Golgoty. W Nim, w Jego ranach, w Jego sińcach jest nasze uzdrowienie. My głosimy tego Boga, który wszystko może. My chcemy wam mówić, że Bóg jest dobry, tylko dobry i zawsze dobry. To nie jest Bóg potępiający, to jest Bóg miłości. On chce was dzisiaj uzdrowić, On chce was dzisiaj uwolnić. To nie jest nic, co robimy naszą mocą, ale robimy tylko w Jego imieniu, w potężnym imieniu Jezusa Chrystusa, bo ten Jezus umarł za nas, On umarł za nas i my tutaj spotykamy się tylko i dzięki Jego miłości. On zmienił nasze życie i o tym życiu zmienionym przez Jezusa Chrystusa tutaj mówimy. My nie głosimy tutaj żadnej ideologii, my nie głosimy tutaj żadnej doktryny, my nie głosimy tutaj żadnej religii, my głosimy tutaj żywego Jezusa Chrystusa, który nie został na krzyżu, ale zmartwychwstał. On zmartwychwstał i w Jego imieniu mamy władzę, moc i autorytet, aby deptać po wężach i skorpionach, aby chorych uzdrawiać, a demony wyganiać. To tylko dzieje się dzięki Jego potężnemu imieniu. I mówi, przyjdźcie spracowani i utrudzeni, a ja wam dam ukojenie. I mówi, że mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Może dzisiaj ta mowa o krzyżu jest dla ciebie głupstwem. Może dzisiaj ona jest dla ciebie głupstwem, ale Słowo Boże mówi wyraźnie, że ona jest głupstwem dla tych, którzy giną, ale mocą Bożą ku zbawieniu. Zbawienie jest w Jezusie Chrystusie i Jezus Chrystus powiedział, że co się narodziło z ciała, z ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. I musicie się na nowo narodzić, aby wejść do Królestwa Bożego. Nie pomoże ci żadna modlitwa, żeby dostać się do nieba. Do nieba dostajemy się przez krzyż. Do nieba dostajemy się przez Jezusa Chrystusa. On jest jedyną drogą, prawdą i życiem. I tylko o tym Jezusie tutaj mówimy. Mówimy do was, abyście sami do Niego zawołali. My nie wstydzimy się głosić Ewangelii. My nie wstydzimy się tutaj, bo mamy bardziej się bać Boga niż ludzi. My nie będziemy się bać ludzi, tylko bardziej boimy się tego Boga, bo On nam dał nakaz, abyśmy mówili o Nim, jak jest dobry, jak jest wielki, jakim jest kochanym Ojcem. Może macie niewłaściwy obraz Boga, który za dobre wynagradza, a za złe karze. Ale to nie jest ten obraz Boga. Bóg, nie, On ciebie kocha. On dał swojego Syna, aby umarł za ciebie, aby każdy twój grzech, aby wszystko zostało poniesione na krzyż i przyjmując Jego jesteś usprawiedliwiony raz na zawsze i masz dostęp do nieba już przez krzyż. Zbawienie masz jedynie w Jezusie Chrystusie. On jest jedynym pośrednikiem do Ojca, jedynym pośrednikiem i nie pomoże ci chodzenie do kościoła, nie pomogą ci modlitwy do figurek i do obrazów, nie pomogą ci żadne pielgrzymki, pomoże ci żywy Jezus. Jeżeli do Niego zawołasz, Jezu ratuj, to On tobie pomoże i tylko do tego was tutaj dzisiaj namawiamy, abyś sam przyszedł do Niego, abyś w domu uklękł, abyś w domu do Niego zawołał, a On powiedział, że On nie jest głuchy na nasze wołanie. On nas słyszy i sam doświadczysz Jego mocy, sam doświadczysz Jego dotyku, bo my tego doświadczyliśmy. Spotkaliśmy się kiedyś z żywym Jezusem i teraz On jest naszą miłością. On jest naszą miłością. Słowo Boże mówi, że On jest jedyną drogą, prawdą i życiem. My idziemy tą drogą, my idziemy tą prawdą i my żyjemy Jego życiem, szczęśliwym życiem. Kiedyś może wydawało nam się, że nasze życie, szukaliśmy jakiegoś szczęścia, szukaliśmy wszędzie tego szczęścia. Wydawało nam się, że nasze życie jest dobre, ale ciągle nam czegoś brakowało. Każdy z nas tutaj ma swoją historię życia. Ja nie byłam złym człowiekiem, ale mam swoją historię, że bez tego Jezusa moje życie w ogóle nie miało żadnego sensu. On jest teraz prawdziwym sensem mojego życia. O Nim chcę mówić, dlatego że ja wiem, co On mi uczynił. Ja wiem, z czego On mnie wyciągnął. Ja wiem, jaki On jest dobry. Ja wiem, jak ja jestem szczęśliwa teraz, że mogę z Nim codziennie rozmawiać i nie muszę nigdzie chodzić, żeby z Nim rozmawiać. Jak wstaję rano i uwielbiam Go za to, jak wielkim i dobrym jest Bogiem, że umarł za mnie, abym ja mogła żyć, abym ja miała życie wieczne. Jak dzisiaj umrę, to ja wiem, że ja pójdę do nieba. A czy Ty wiesz, gdzie pójdziesz dzisiaj, jak umrzesz? Czy masz pewność zbawienia? My mówimy o pewności zbawienia. A wiara to nie jest to, co widzimy, bo wiara nie chodzi w oglądaniu. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Wiara jest przez Słowo Boże. Ja Cię zachęcam, abyś zaczął czytać Słowo Boże, abyś sięgnął po tą prawdę, bo nie znasz.
znasz jej, a może ją znasz, ale jeszcze jej nie rozumiesz. To Jezus Chrystus, Duch Święty, objawi ci tą prawdę, bo poznacie prawdę, a prawda was prawdziwie uwolni. Ludzie, my nic od was nie chcemy. My jesteśmy tutaj dla was. My poświęcamy tutaj swój czas. My poświęcamy tutaj całe swoje życie, aby mówić o tym Zbawicielu, aby mówić o tym Jezusie, że On nie mieszka w świątyniach ręką ludzką zbudowanych. On sam to powiedział, że zburzy te świątynie, ale w 3 dni je odbuduje, dlatego że 3 dni był na krzyżu, że 3 dni był w grobie, a potem zmartwychwstał. I On tak jak 2000 lat temu uzdrawiał i tak jak 2000 lat temu uwalniał, tak On żyje i robi to teraz. Tak On żyje i tylko dzięki temu, że Ty sam do Niego przyjdziesz, to możesz doświadczyć Jego uzdrawiającej mocy. My mówimy: przyjdź do Jezusa, przyjdź do Jezusa, przyjdź do pod krzyż. My jesteśmy tylko Jego przedłużonym ramieniem i nie wstydzimy się głosić tej Ewangelii, bo jeżeli my wyznajemy Jezusa przed ludźmi, to On nas wyzna przed Bogiem, który jest w niebie. Dlatego wyznajemy Go tutaj przed wami. Chcemy wam o Nim mówić. My nie chcemy tutaj was bulwersować. My nie chcemy się tutaj z wami spierać o nic, ale my chcemy mówić o tej miłości, bo ta miłość nas dotknęła i ta miłość tak nas ogarnęła, że po prostu nie jest w stanie nas nic zatrzymać i nic nas nie jest w stanie oddzielić od tej miłości. Kochani, jeżeli chcecie jej doświadczyć, to po prostu zawołajcie: Jezu, przyjdź do mojego życia. Uczyńcie Go Panem swojego życia, bo jeżeli do tej pory nie uczyniliście Go Panem swojego życia, to ktoś inny jest Panem waszego życia. I potem się dziwicie, że pewne rzeczy się w waszym życiu wydarzają, ale dlatego, że Jezus nie jest Panem waszego życia. Uczyńcie Go, zawołajcie. Nie musicie tutaj, nie musicie przy nas, nie musicie do nas podchodzić, ale możecie to zrobić w domu, możecie to zrobić, kiedy was nikt nie widzi, a ja wam gwarantuję, bo Bóg jest Duchem, że Duch Święty przyjdzie i was dotknie. Ja wam gwarantuję, że jeżeli będziecie szukać Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, to On przyjdzie i was dotknie i wasze życie ulegnie zmianie. My nie mówimy o tym, że mocujemy się teraz naszym życiem. My mówimy, że jak wołamy do Jezusa Chrystusa, jak my oddajemy Mu wszystkie ciężary i troski, to On przychodzi do nas i możemy żyć szczęśliwym życiem, bo moim szczęściem jest być blisko Boga, czego i wam życzę, kochani.